Rozmowa o dziewiątej. Rozpoczynamy rozmowę o dziewiątej w Radiu Zielona Góra. Przed mikrofonem Piotr Kuśnierz, a dziś moim i Państwa gościem jest Kinga Kowalewska-Koziarska z winnicy Kinga w Starej Wsi pod Nową Solą. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani Kingo, sezon letni w pełni to jest również sezon na enoturystykę, czyli mówiąc kolokwialnie zwiedzanie lubuskich winnic. Jakie atrakcje Państwo na swojej winnicy oferują zwiedzającym? Oczywiście otwieramy bramy naszej winnicy, naszego gospodarstwa, tak naprawdę naszego domu i pokazujemy to, czym się zajmujemy. Przyjmujemy grupy mniejsze, większe. Jedyna nasza prośba, ponieważ sami z mężem prowadzimy tę działalność, no to albo trzymamy kieliszek w dłoni i serwujemy gościom nasze wino, albo trzymamy sekator. Dlatego prosimy, abyście się z nami umawiali telefonicznie wcześniej, zaanonsowali swój przyjazd i wtedy na pewno odłożymy pracę na winnicy i zajmiemy się gośćmi, którzy nas odwiedzają. No właśnie, Państwa dużo atrakcji, bo ja na początku jako laik myślałem, że no jest fajnie, prawda? Można sobie przyjechać, spróbować, skosztować wina, ale wino to jest jedna z wielu atrakcji. Państwo również starają się dogadzać swoim gościom. Kulinarnie, proszę trochę więcej powiedzieć o winnej chacie. Dla nas wino jest kompanem. Wino, które stoi na stole, ma towarzyszyć rozmowie, ale też towarzyszyć dobremu jedzeniu. I moim zdaniem wino też jest świetną korespondencją do tego, co się w danym regionie dzieje. Świetnie łączy się z lokalną kuchnią, z lokalnymi produktami, serem, wędlinami, pieczywem. No i nie ukrywam, że kulinarne rzeczy są mi bardzo bliskie. Startowaliśmy jako winnica wielokrotnie w kulinarnym dziedzictwie województwa lubuskiego. Udało nam się kilka potraw tam pokazać, które też zostały docenione. No i dzięki temu też naszych gości takimi potrawami raczymy. Myślę, że z drobnym sukcesem, bo nikt ani zaskoczony niemile, ani głodny od nas nie wyszedł. Uważam, że właśnie wino, zwiedzanie winnic i pobyt powinien być takim trochę hedonistycznym doznaniem. My mówimy o takim momencie, kiedy już przyjeżdżamy i można powiedzieć, dowiadujemy się, jak taka winnica funkcjonuje, poznajemy smaki, poznajemy kulturę, ale żeby to wszystko w ogóle zaistniało, to potrzebna jest codzienna praca. Proszę powiedzieć, na czym Państwo teraz się skupiają na winnicy, no bo we wrześniu przecież znane w całej Polsce winobranie się rozpoczyna w Zielonej Górze. Dość przyjemna, aczkolwiek prozaiczna praca. Tak jak w ogrodnictwie, w rolnictwie, praca po prostu z krzewami. Na ten moment masa zielona wybucha, mamy ciepło, mamy wilgotno, także wszystko rośnie na podglądzie. I to jest moment, kiedy ogławiamy nasze krzewy, kształtujemy je, wycinamy pasierby, które zabierają pokarm pojedynczym owocom, które w tej chwili wiszą na winnicy. Myślę, że w tym sezonie nie będzie zielonego zbioru. To może być też ciekawostką dla słuchaczy, ponieważ winiarze, żeby podnieść jakość swoich win, bardzo często zrzucają część owoców, a zostawiają tylko pojedyncze grona, aby one uzyskały jak największą jakość, żeby te nasze wina miały naprawdę wysokie parametry. Mówimy w tym momencie o takim zielonym zbiorze, gdzie te grona zostają odrzucone i czekamy do września, aby one zaczynały nabierać i kształtu, i soku, i barwy w zależności od odmiany. I wtedy też odkrywamy liście, żeby doświetlić te nasze owoce. I będziemy pomalutku czekali na zbiór. Natomiast jeśli mówimy o święcie winobrania, to chyba jesteśmy jedynymi winiarzami w Europie, może na świecie, że najpierw idziemy na imprezę, później do pracy, bo w tej strefie klimatycznej raczej o winobraniu mówimy gdzieś połowa września, koniec września, czasem październik, a niektórzy winiarze specjalnie zostawiają grona na późniejszy zbiór albo na przemrożenie, aby zrobić wina lodowe. Dużo pozytywnych informacji, to dobrze, ale też jak to proza życia uczy, są też chwile mniej przyjemne. Wróćmy do kwietnia. Wtedy niestety wiosenne przymrozki nawiedziły właścicieli lubuskich, ale nie tylko lubuskich winnic. Proszę powiedzieć o stratach z Państwa perspektywy, jak to wyglądało. No to było trudne doświadczenie. Ja należę do tych winnic, które trochę na tym rynku już funkcjonują i muszę przyznać, że tego typu anomalie chyba doświadczyły nas po raz pierwszy, ponieważ tutaj trudno mówić o przymrozkach, to były po prostu mrozy. Tak jak rozmawialiśmy poza anteną, myślę, że dla winorośli to był też podwójny szok, ponieważ w kwietniu mieliśmy temperatury powyżej 20 stopni, które wybudziły krzewy w pełni. One miały nie po 2-3 listki, tak jak o tej porze roku być powinno, tylko były w pełni wybudzone, mieliśmy już kwiatostany na wierzchu. Natomiast później przyszły mrozy, bo
minus 8 to już nie jest przymrozek, który no, tratował winnicę 3 noce z rzędu. Także każdy z nas próbował bronić się na różne sposoby. Było zadymianie, zraszanie, były też helikoptery. No ale niestety przegraliśmy tą walkę. W tej chwili obserwujemy krzewy, które się wybudziły. Winnice wyglądają pięknie, także warto je oglądać, chociaż owoców mają dużo, dużo mniej. Pewnie za chwileczkę padnie pytanie, jak ten zbiór i ile nam zostało. Szacowania początkowe były nawet do 80% na winnicach. Jak będzie? Trudno powiedzieć. My zawsze mówimy, że o winobraniu i o winie mówi się w momencie, kiedy jesteśmy po zbiorach. Także ja tutaj też wstrzymam się z tą odpowiedzią, aczkolwiek na pewno ten zbiór nie będzie spektakularny, jeśli w ogóle będzie na winnicach, bo musicie Państwo pamiętać, że do zbioru też szykują się inne stworzenia. Musimy pamiętać, że nie tylko nasze winnice zostały stratowane, ale generalnie sadownicy, rolnicy też dotkliwie odczuli ten kwiecień i owoców generalnie jest mniej wszędzie. Dlatego owady, ptaki będą też czyhać na te pojedyncze grona, które na naszych winicach pozostały. Także trzymajcie za nas kciuki, abyśmy cokolwiek zebrali. No ale winobranie zielonogórskie się odbędzie i wino lubuskie lać się będzie. Tak jest, bo o tym warto powiedzieć. Państwo mają zapasy trunku, prawda? Tak, bo trzeba też pamiętać, że winnice w regionie rozwijają się dynamicznie. To nie jest tak, że mamy krzewy, które rodzą i już więcej nie mamy. Większość z nas się rozwija. Dosadzamy kolejne parcele, niektórzy nawet hektary. Stąd ta tendencja z roku na rok jest zwyżkowa. Natomiast jeżeli taka sytuacja miałaby się powtarzać rok rocznie, byłoby to niebezpieczne. Porozmawiajmy o zbliżającym się winobraniu już bardziej konkretnie. Z tego, co pamiętam, 7-15 dzień września są problemy finansowe związane z organizacją winobrania, chociaż prezydent Marcin Pabierowski powiedział, że na pewno to winobranie się odbędzie. No ale pytanie teraz, w jakiej formule? Jak pani, jako osoba związana z winnicą od wielu, wielu lat, patrzy na kwestię rozwoju winobrania, ale też budowania marki? Powiem tak, no dla mnie jest to tendencja zwyżkowa, choćby przez fakt, że z roku na rok jest coraz więcej lokalnych winnic, które wystawiają się pod ratuszem. W tym sezonie, z tego co mi wiadomo, ma być 41 winnic. To już jest naprawdę spora grupa. Także my sami już tą ilością zmieniamy ten charakter winobrania. To, że ta strefa pod ratuszem już kojarzy się przede wszystkim z nami, że mamy te domki winiarskie, o które staramy się dbać jak możemy. Ozdabiamy je i chcemy, żeby były przyjazne nie tylko ze względu na to, że my tam jesteśmy w środku i budujemy tą nową historię winiarską, która już jest żywą, a nie tylko legendą. To nie ukrywam, że bardzo bym chciała, żeby połączyć oczekiwania dwóch grup, ponieważ do nas już coraz więcej przyjeżdża gości, którzy są zachwyceni, że w końcu winobranie jest nie tylko z nazwy, ale w rzeczywistości mogą popróbować lokalnych win. I to są enoturyści, to są docelowi nasi klienci, którzy czują się zadowoleni i dopieszczeni, że w końcu ta strefa jest i oczywiście mają apetyt, żeby ona była coraz większa. My również. Może nie tylko pod względem tego, żeby nas jako winiarzy było więcej, natomiast żeby było też więcej, tak jak w moim domu, czyli wino i jedzenie, lokalne jedzenie, żeby płynnie od jarmarku przejść przez strefę lokalnych producentów żywności, chleba, sera, wędlin, lokalnych kraftowych produktów, oliw, i wszystkiego tego, czym możemy się tutaj w regionie pochwalić, bo to też buduje naszą tożsamość kulinarną, także bardzo byśmy tego chcieli. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na tych gości, którzy tradycyjnie wracają na winobranie i oczekują jarmarku, oczekują waty cukrowej, drobiazgów, które przywiozą do domu i myślę, że tutaj trzeba znaleźć taki konsensus. Natomiast mam nadzieję, że jeśli nasi włodarze będą widzieć, że tendencja w kierunku winobrania takiego winiarskiego się rozwija, że dadzą nam szansę, abyśmy mogli w tym kierunku iść. Na koniec jeszcze zapytam o kwestię ogólnej atmosfery, klimatu takiego miejsca, chociażby pod ratuszem. Mówiliśmy o strefie tak zwanego chilloutu, stylu francuskiego, gdzieś tam pogrywający smooth jazz. Rzeczywiście w tym kierunku powinniśmy iść jako Zielona Góra? W sensie, oczywiście to są jakieś takie, nie wiem, sytuacje, o których mówimy hipotetyczne, że we Francji, no ale przecież Francja to też jest kraj, który słynie z wina, prawda? No, klimat francuski to raczej jako synonim, prawda? My nie jesteśmy Francuzami, natomiast faktycznie, aby taki oddać klimat takiego spokoju, tego momentu delektowania się winem i rozmową, bo wino lubi, kiedy się o nim mówi. I gdybyśmy mogli połączyć właśnie przejście z tych stref, to też się przekłada właśnie, żeby to
przejść tak delikatnie od głośnej muzyki, tej, która jest poszukiwana na jarmarkach, w coś, co jest bardziej spokojne, stonowane, daje nam szansę też rozmowy, bo my z tym też wielokrotnie mieliśmy problem, że nie mogliśmy przekazać informacji na temat danego gatunku wina, jak je degustować, które jest lepsze, które gorsze, które ma więcej cukru resztkowego i tak dalej, ponieważ no, sam hałas imprezy, harmider, głośna muzyka po prostu taką interakcję z klientem nam troszeczkę utrudniała, także w tym kierunku bardzo byśmy chcieli pójść. Właśnie, żeby była taka strefa, gdzie można usiąść, gdzie można podegustować wino, gdzie spotykają się ludzie z całej Polski, nie tylko, siadając przy stole zaczynają dyskutować. To nie jest nic, co wymyślam, ponieważ my już tworzymy w regionie kilka innych imprez dedykowanych tylko degustacji win i widzimy, że jest taka potrzeba i jest grupa, która wraca właśnie tylko po to, żeby w ten sposób spędzić czas na tego typu imprezach. Przypomnijmy, 7-15 dzień września, winobranie w Zielonej Górze, a my musimy już kończyć naszą poranną rozmowę o 9 w Radiu Zielona Góra. Miałem przyjemność dziś gościć w naszym studiu Kingę Kowalewską-Koziarską z winicy Kinga w Starej Wsi pod Nową Solą. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Rozmowę przeprowadził Piotr Huśnierz. Dobrego dnia. Rozmowa o 9.